Siema. Na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz, masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagwy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Chodź tam do wieży. Nie ubiegnij się! A. Weź mi nie uratuj! Uratuj mnie, uratuj! Mamy iść na ten tak, a tu już tutaj. Tu Crane. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. A nie wiem. Ostry. Ile? Już. Jab, dobry. Pepe, muszę się ubić w tej chwili. Dobra, chodź na górę. To ja ci dam apteczkę. Łap, przyciąłem. Tutaj. Weź sobie.
No właśnie wzięłem. To widy. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Brekenem twarzą w twarz i potwierdza. Dobra. Ja, bo fajny strój mam. Fajny był strój. To jest Zephyr. Chcesz się kogoś broń? Zobacz taki żółty. Żółkę. I spodnie jakiś. Dobra, chodź tam. Nie powiem. Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską, ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu, bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Alena ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. Ta... Okej, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Będzie łatwe. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od 2 lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Okej, dobra, lecimy. Lecimy, nie ten dzień matki. Weź te stroje i ten, tam masz na dole taki DLC. Gdzie ty jesteś? Podobnie. Dobra, lecimy.
Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. Chodź, ja tyś rzut. Czekaj, ja byś, mogę coś stworzyć. Dobra, mam apteczkę. Czyli się cofa. Tu Crane. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Tutaj. Dzięki, stary. Niewiele brakowało. Dobra, ja idę dalej.
Ja ulepszę. Dobra, lecimy. No to... To już nic zrobiłem. Jak ci wejdzie? Tu jest. Nie, ja właśnie tego nie tknąłem nawet. Co ty zrobiłeś? Okej. No, zjemy. Gratulacje, serwery. Nie strać. Czekaj, tak szybko pieknie. Crane, w kotle ląduje 3/4 zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Dobra, ja już jestem. Szlak by to. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. Idź z drugiej strony.
Ja jestem. Oczywiście, nic tu nie ma. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Dobra, pijemy. Ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Ja już biegnę na drugi rzut. Już prawie tam jestem, uda mi się. Dobra, ja już... Jaki ja już jestem tutaj? Crane, właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań.
Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera! Usłyszeli mnie! Ja uciekam. Jezu, uciekłem im. No jak? Jak coś przed wejściem są kilka zombie. Nie? Bo właśnie jestem obok i mnie zabili. Idealnie przed wejściem. Ale ja byłem w środku, wyszedłem na chwilkę i zginęłem, ksy. Dlaczego wyszedłeś? To jest tylko nocą. A nie, bo ja muszę do ciebie czekać, dobra. Nie przychodź, nie przychodź.
z drugiej strony. Nie, tutaj też nie. A, bo to tutaj. Czasami czuję, jakby na zewnątrz nie było nic. Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Teraz wiem, co... Daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi i Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty... obadaj, ile nas by to kosztowało i... wracaj mi tu żywy. Chodź ze mną. Bo ja chcę coś zobaczyć. Szkoda, że nie da się przespać. Bo wtedy w tej nocy by nie było. Ale to nie Minecraft. Ty serio? Okej, okay, no to już. Bo teraz będziemy bezpieczni. Ej, idziesz? To Polaka? Gdzie? Jak się zwał? Polak. Gdzie? W której? Tam na dole jest i to wiesz, Hiszpan Kulender tam jest i to Polak. No to ja, my Polaki. Ja mam w taki sposób. No? Reprezentować kraj. No. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ... Crane, czy mnie słyszysz? Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam
Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Co? Nie. Znaczy, da się zdobyć jakieś podkreślenie? Weź chodź, da się skupić się w grze. Uważaj! Chodź. Czekaj, coś tu się rozobi. Tylko skrzynia dotknie ziemi. Jakiś oprych w pomarańczowym już w niej grzebie. Biegniesz? Chcesz antyzyny? Jak ty daleko jesteś? Nie jest dostępny z tego drogi. O Jezus, ty! Wyszko!
jeszcze żyje? O, ma wrotek. Jezu, to jest chłopie. Ej, jestem opibiał i go zabijem. Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Ile ci go walczy? Czekaj. Ja plebisk. To... Ja ci nie widziałem, wiem, co piję tego. Tak się życzy. A nie. Ludzie Raisa zawsze są pierwsi przez to. Najpierw rozwaliłeś wóz, a teraz kurwa nie umiesz go naprawić. Dlaczego wszystko muszę robić sam? Gdzie ty jesteś tak daleko? Paliwowa. Sprawdzę jeszcze raz. No i? Działa czy nie? Nie możemy tu stać cały dzień. Chcesz na tyle się stać? To ciekawe dla ciebie. Się nie pij. Tu biegnij przez to. Tylko nie bardziej. No to po co się bije? Nie strzelaj! To są ludzie tam.
Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Przyszedłem dobić targu. Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Serio? Mam żółt, chodź. Dobra, co ale... Dobra, pięknie, chodź. Kiedy się ubiję z Claudusą. A czy jest to bój? No. Fajnie, bo apteczki się przydatą. Chodź przez ten tor. Żeby tu wiesz, skoć na dół. Biegnij w prost. Byli po prostu piękni tutaj. Po prawej! Tu nie idź, też skiniesz. No dobra. No chodź tutaj. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo proste. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Ty, Rejka, słuchaj tutaj. Teraz będę.
Jeszcze kseler? Ja będę musiał już kończyć. Chodź się przedstawimy i zobaczymy, czy będzie ten. No. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychop. Dobra, chyba już. Co z krwi? Czego chcesz, skurwielu? Czego chcesz, skurwielu? Gówno, zwierzę. Chyba.